W dzisiejszym odcinku po raz kolejny gościmy Mariusza Seweryna, który powie o odżywianiu rzepaku w fazie żółtego pąka, a jesteśmy już po zabiegu stymulującym, a także odżywczym borem. Zapraszam na odcinek. Witam Państwa bardzo serdecznie, Mariusz Seweryn po raz kolejny. Jesteśmy tak naprawdę ponad tydzień po zabiegu skracania. Jesteśmy tak naprawdę przed fazą żółtego pąka. Parę słów na temat dokarmiania, parę słów na temat nawożenia dolistnego. Co warto w tym momencie polecić, co warto w tym momencie zrobić. Standardem, który u nas od wielu lat polecamy, jest Agravita Active 70 właśnie przed kwitnieniem. Jest to produkt, który ma nam przede wszystkim stymulować kwitnienie, intensywniejsze kwitnienie rzepaku, powodować tak naprawdę lepszy wzrost i rozwój kwiatostanów. Możemy bezpiecznie podawać łącznie z insektycydem, możemy pomyśleć też o zabiegu fungicydowym. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, to jest też bardzo ważna kwestia. I teraz tak, co też w tej fazie warto podać? Jeśli Państwo znacie i wiecie o naszym Nutripaku Plus, Nutripak Plus rzepak, wiecie, że ten zabieg, który robiliśmy na początku, czyli Agravita Active 48 w dawce 0,5 kg, do tego mangan EDTA Plus, do tego bor, jest tym pierwszym elementem w Nutripaku. Ten drugi element, który właśnie przed nami, to Agravita Active 70, o której właśnie powiedziałem, i żelazo, Agravita FE EDTA Plus w dawce również 0,5 kg na hektar. Dlaczego żelazo? Żelazo przede wszystkim z prostego względu. Żelazo równa się chlorofil, też intensywne wybarwienie, więc efektywniejsza fotosynteza. Z drugiej strony żelazo wpływa na przemianę azotu, jakże istotne właśnie w tej fazie. Polecamy te 0,5 kg na hektar FE EDTA Plus. I teraz tak, ostatni element, czyli bor. Agravita bor 15% w dawce 1,5 litra. Właśnie to jest ostatni moment, czyli końcówka zielonego, początek żółtego pąka. To jest ostatni moment na podanie efektywnie boru. Te 1,5 litra właśnie ma wpływać na żywotność pyłku kwiatowego, czyli intensywność zawiązywania również łuszczy. Pamiętajcie o kondycjonerze wody Agravita Korektor, który jest szczególnie istotny właśnie w tych dużych mieszaninach z fungicydem, z insektycydem i szczególnie właśnie z borem. Tak naprawdę to jest wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.